Kontynuujemy zabawy z Sunset Overdrive. Ktoś tego nie widział wcześniej na moim szybkim przedstawieniu, a podejrzewam, że większość tego nie widziała. To ominie nas tylko i wyłącznie... A właśnie, tutaj gra uprzedza, że nie podoba się procek. Nie możemy tego okienka rozciągnąć niestety. Na szczęście zawija informacje. Brakuje 200 MHz. Przepraszam, 300 prawie. Można by go podkręcić oczywiście. Ucieszyłby się. Możemy przewijać te, a można w sumie. Więc niespodzianka wstępnie sezonu. Jedyne problemy, jakie ludzie mają, to z myszką i twórcy już o tym wiedzą i będą poprawiać, więc mogę tym samym usprawiedliwić moje ramienie. Opcji ustawień nie jest dużo, ale jakoś to śmiga. No i... To było ładne. Ewenement jest taki, że... Moja postać... Nie, przepraszam, o co innego. Że jest to jedna z niewielu gier od Insomniac na PC-tach. Gram na myszy i klawiaturze, przynajmniej na razie, jest spoko. Wyłączyłem autocelowanie. Myślałem, że nie można ustawić czułości. Nie, mam problem jeszcze z ustawieniem czułości, ale poczekamy na patcha prawdopodobnie. Ewidentnie jest chyba różnica między czułością w pionie i poziomie. Tak, jest dubbing i jest bardzo fajny. Muzyka, ogólnie warstwa dźwiękowa, pisanie, to mi się wszystko podoba. Idziemy z kolejną misją. I wydaje mi się, że gra jest ostro skillowa, to znaczy trzeba sobie tutaj dobrze ogarnąć te motywy ze ślizganiem, poruszaniem się i tak dalej. To przyjdzie z czasem, więc będziecie świadkami mojego rozwoju tutaj. Więc tak, opracowuję coś, co nazywam wzmocnieniami. Niektóre są prawie gotowe. Potrzeba mi tylko kilku drobiazgów. W bazie powinno być parę fizji balonów. Dawaj je tu. Rozumiem, że dostaniemy unikanie obrażeń przewrotem i naboje obezwładniające, jak zrobimy tę misję. To jest chyba misja. Powiedziałem, że pierwsza zwykła z gatunku znajdź... Dobra, jeszcze jeden. Znajdź rzeczy. Dobra, to już ostatni. Zanieś balony do pakamery wzmocnień i skończ robotę. Na mnie, nie? Muszę sobie odkryć, jak się po prostu opuszcza jeszcze. Aha, postać jest stworzona przeze mnie, tak. Mówiąc sobie, jak ktoś lubi inne postacie, jak ma inny wzorzec piękna, to jak najbardziej sobie poprawi. Co tam, że Tony Hawk ze strzelaniem. No strzeże, to jest bardziej Jet Set Radio ze strzelaniem. Bo albo specjalnie zaraz Aggressive Inline Skating, bo to była ten Tony Hawk na rolkach, który bardzo mi się podobał swoją drogą. Chyba nie wiem, czy był na PC-cie. Teraz musisz użyć wzmocnień. Jak? Gdyby to było w grze, to mógłbym wejść do menu, czy coś takiego. Uważaj, graczu. A dlaczego słyszę jakieś głosy znikąd? Bo musisz się czegoś nauczyć, a badania wykazały, że to jest najlepszy sposób. Wzmocnień używa się w zakładce postaci. Tam znajdują się różne kategorie. Wybierz miejsce na wzmocnienie postaci, aby je wyposażyć. Tak, Dwarf Fortress ze strzelaniem. Załóż wzmocnienie postaci. Tak wygląda wzmacnianie. Teraz pora na wzmocnienia broni. Wybierz broń, którą chcesz wzmocnić. Drugiego poziomu. Ok, czyli co, pistolecik na przykład? Wybierz wzmocnienie, aby dodać się do broni. Teraz idź skopać kilka tyłków. Nie czuję żadnej różnicy. Z
Wzmocnienia aktywują się tylko przy walce ze stylem. To jest stylometr, twój najlepszy przyjaciel. Wykonuj kombinację ewolucji i napełniaj stylometr. Skacz, ślizgaj się, bujaj i nie stój w miejscu. Zabijanie wrogów w trakcie ślizgania, skakania i wykonywania ewolucji również buduje styl. Potrzebny ci trening. Idź na parking i aktywuj pierwsze wzmocnienie. Skacz po samochodach i ślizgaj się po kablach, aby osiągnąć pierwszy poziom stylu. Okej. Okay. Gameplayowo to jest mądre. Podoba mi się też całe tam ktoś użył mądrego sformułowania łamanie czwartej ściany. Ale to co mi odkryłem, że tu jest zaraz postać, tak? Nie obejrzałem wszystkich, widzę, że wartościowe są ten ognisty obrzyn. A nie ma do niego nic. Aha, do brudnego Harry'ego też nie ma. Nie, zaraz, jak wyjdziemy w menu... Nie, to jest postać, na wyposażeniu. Bo widziałem takie coś ładnego, jak jakieś instrukcjo... Filmiki instruktażowe... No nic, dobra. Wzmocnienia broni mogą być dodawane do broni na drugim poziomie. Moje wzmocnienie postaci jest aktywne. Zejdź na ziemię i wbij się we wrogu. Z tym wzmocnieniem dasz radę ich powalić. A, okej, okay. Tak. Teraz osiągnij drugi poziom stylu, żeby mieć wzmocnienie broni. Wypracuj styl skokami i ślizgiem. Super! A teraz przetestuj wzmocnienie broni. Użyj Hi-Fi. Ładujmy jeszcze. Teraz użyj swojej wiedzy do zabijania odmieńców. Okej, czyli za zabicie leci nam ten cały... Dostajemy hajs, w której walutą są te napojki, a przechodzimy na tę sensowną broń. Czyli ten teraz, to jest to spluwa, tak? Wzmocnienia włączają się na różnych poziomach stylu. Postaci aktywują się na pierwszym poziomie. Walki wręcz i broń aktywują się na drugim poziomie. Epickie wzmocnienia aktywują się na trzecim poziomie. Styl maksymalny aktywuje wszystkie wzmocnienia. Stojąc bezczynnie jak kołek, zmniejszasz poziom na stylometrze, więc zabijaj i bądź w ruchu. Jeszcze chwila, zaraz skończę. To jest kombo licznik. Za serię zabójstw i kombinacje ewolucyjne dostajesz premię. Im wyższa wartość na kombo liczniku, tym szybciej budujesz styl. Niezły czas! A teraz radź sobie jak umiesz, nie spierdolaj. Ej, to jest dobre, nawet jak myślę, że jest cringe, to jest... To się nazywa walka w pięknym stylu! Wracaj, mam dla ciebie dobre wieści! Podoba mi się, że są bardzo mądrze używane przekleństwa. To nie jest tak, mówię, cały czas wracamy z hejtem na Larę. I tam Lara czasami coś powie nagle... Znikąd jakieś przekleństwo. Tutaj to było super na miejscu. To zrozumiałem, że nie warto tego... Jesteśmy u Nvidia, więc nie będziemy do końca używać, wystarczy, że gra to robi za nas. Tak, nie zmakuj tego. Więc tutorial jemy dalej. Sporo, będzie zajebiście. Jak skończy się gotować, będę miał dla ciebie wzmocnienie. Pichcimy tutaj, żeby były dostępne nowe wzmocnienia. Zaufaj mi. Przydadzą ci się. Uważaj, jak tylko zacznie się gotować, zleci się tu cała masa odmieńców. Najważniejsze,
żeby trzymać tych skurwieli z dala od zbiorników. Nie martw się, jak ci nie wyjdzie. To trza do Kalipsa. Zawsze jest druga szansa. Wokół bazy rozstawione są barykady i pułapki, ale to nie wystarczy. Rusz tyłek, nie pozwól odmieńcom wbić do naszej bazy. Ostatni krok to przekręcenie zaworu i rozpoczęcie gotowania. Ten tryb gmocha mi zaintrygował. Okej, powtórzmy jeszcze angielski. Bo pewnie nie używam wszystkiego. Kontroler, mysz, klawiatura, przypisane klawisze. Ruch, tak, spacja, ślizganie się, poruszanie się na boki. Tylko czy to wskazuje na, nie, na prawy klawisz? Tylko muszę zrobić to, zrozumieć do końca, co tam się działo. E jest ten, R jest interakcja, V walka wręcz, wyrzut broni. Jest zmiana kółkiem i to tyle. Jeszcze było co? F? Nie, F to jest to E. Nie, R to była interakcja. Tak, jeszcze raz, zobaczmy co zrobiłem, że te... Okej, nie da się, okej. Dobra. Czas na czadu kalipsy. Te przemianniki są bardzo dobre. Szybko się zbliżają! Postaraj się ich załatwić, zanim dojdą do pułapek! Rady, to na zewnętrznych barykadach! Przy jednej z barykad jest spora grupa ogieńców. Użyj ognistego obrzyna, żeby ich podpalić! Przebijają się przez wewnętrzne! Dobra, wypaliśmy. Dlaczego musimy robić to nocą? Przedestylowany overcharge jest czuły na promieniowanie UV. Robienie tego za dnia może się źle skończyć. Wygląda jak cyberpunk. Tak, konkurencja dla Polaków. Bysior. Nie Q, nie tab, przepraszam, tylko Q.
Sorry. Ostatni etap gotowania. Odmieńcy oszaleją. Przygotuj się na niezły kocioł. Nie, nie, sorry. Jest dobry tekst. Nie wspomniałem o eksplozji na koniec, która wszystkich wymiata, żeby nie zepsuć niespodzianki. Dobra wiadomość jest taka, że wszystko się udało! Dobra, bierzemy wzmocnienia z komory. Hopsplozja. Sedon na dynamiczki i na paleniec. Niektóre wzmocnienia robi się szybko. Dostarcz mi składniki, a w miku ważę wzmocnienia. Idź do pakamery wzmocnień i zostaw składniki, a otrzymasz wzmocnienie. Składniki wzmocnień znajdziesz w całym mieście. Oto lista zakupów. Fizibalony są wypełnione fluorowodorem, superkwasem, który ułatwia przeprowadzanie reakcji. Sapiące buty są bogatym źródłem dwutlenku siarki. Obiektywy kamer ułatwiają izolację ekstremofilów. Neony emitują jonizowane cząsteczki, które sprawdzają się jako przewodniki organiczne. Dowcipnicy obrzucili miasto papierem toaletowym, ale to dobrze. Papier jest idealnym substratem katalitycznym. Jeśli nie możesz czegoś znaleźć, Wszechstronny sprzedaje mapy, na których jest to oznaczone. Niektóre wzmocnienia ważą się nieco dłużej. Musisz przez ten czas bronić Kadzi. Gdybym potrzebował kogoś do ochrony Kadzi, dam ci znać. Wyposaż się we wzmocnienia i daj znać, jak się sprawdziły. Jestem dumny ze swojej postaci. Podoba mi się to gameplayowo. To jest, kurde, rozumiem, że to musiało być... Co tam się działo w 2014, że to nie zostało ciepło przyjęte? Ludzie chcieli wtedy symulatorów? Pewnie tak, to był DayZ wtedy szalało chyba. Więc pewnie... Nie. Była zła koniunktura. Dobra, przejdźmy się. Znajdziesz mnie na estakadzie. Czekam na ciebie. Hej, Walter, z czego się utrzymywałeś, zanim to się zaczęło? Dobre pytanie. A co za różnica? Okej, a więc byłeś zawodowym gburem. Kapuję. Byłem szefem ochrony w Fisco. Byłeś. Raczej nie rozstaliście się po koleżeńsku. Kilka lat temu pozbyli się wszystkich moich ludzi. Przeszli na automatykę. Straszny błąd. Błąd? Po kolosalnej korporacyjnej wpadce tylko my znamy prawdę. Jesteśmy uwięzieni w mieście pełnym zombie i nie mamy kontaktu ze światem zewnętrznym. Moim zdaniem, ochrona spisuje się całkiem nieźle. Mutantów, nie zombie. Duża różnica. Racja. My dostaniemy się wkrótce. A teraz się pośpiesz. Dobra, idziemy. Walter jest świetny tutaj. W ogóle. Nazywa się Walter, a przypomina Majka. Nie do zatrzymania!
To nowy Tony Hawk, Jet Set... Jet Set Radio nowe. Że Xboxa nikt wtedy nie miał? Nie, nie. Okej, okay, dobra, tak, to były te porażki marketingu Microsoftu prędzej, o. Dobra, to ja sobie pokrążę jeszcze. Jest tak, jeszcze takie trzech wychylanie pod prawym. I szczerze nie ogarnąłem tego. Bo, nie, prawym, tak? Może to okej, bo to nie jest wyklejne tylko celowanie. Jednak pomocze nie jest aż tak idealne, jakbym chciał, by było. Nie no, w każdym razie mamy pecetowego Spidermana tego sezonu. Nawet developer ten sam. Sorry. Patrol parchów. Czy był drop? Sorry, sorry, przegapiłem. Trudno. Uważaj, zbliżają się. Chodź na dół i pomóż mi ich pogonić. Masz już wzmocnienie walki wręcz i epickości. Dam ci ostatnią porcję gratis. Gotuj się na 60 sekund ostrej rozjebki z fastfonem! Pierwsza porcja gratis. Nadchodzą od tamtej rampy. Że przypomina mi się, Devil, był tak ktoś Devil Inside i to był... A co, Jezu, to są ci. I to był ten... taki show z Kryszakiem, który był prowadzącym. Samochody wybuchają też, to jest słodka wiadomość. Będę pewnie parę godzin opanował sterowanie do końca. Ojdzie w tłoku. Tu jestem. Co to jest? To szybowiec. Jak już będę za murem, ujawnię kłamstwa Fisco i sprawię, że zapłacą za to, co zrobili. Myślisz, że to poleci? Na 100%. Jeszcze tylko parę drobnych poprawek w mechanizmie startowym. Klucz. Dobra, teraz podnieś no trochę to ustrojstwo. O tak? Teraz je trzymaj, a ja dokręcę. Nie puszczaj! Czuję, że nie dam rady. Jeszcze nie. Muszę już puścić. Nie! Ha! Widziałeś to? Dobrze, że tu byłem.
do pani. Co? To o tobie. Co niby miałem zrobić? Oczywiście, że to moja wina. Dzięki, tato, który nie jest mym prawdziwym tatą. Tak, ten tekst, co powiedział, dobra, byłby lepszy, ale... Cóż, w takim razie chyba wrócę do bazy. Może pomogę mu go naprawić. Szkoda, że nie ma jakiejś drogi na skróty. Szybko, nośność. Podoba mi się to. Lubię jak ten, jak jest to zrobione z jakimś tam świadomością. Szybko, nośność. W środku i na graczu. Okej. Okay. Wykorzystamy szybko, nośność. Szybko, nośność, browar. Bułka z masłem. W sumie... Zastanawiałem się, na jakiej zasadzie to jest wytłumaczone, że podróżuję. Ktoś tam pytał, czy postać ustoi w miejscu. Tak, 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 tylko że tutaj stanie w miejscu nie jest premiowane. To jest... Rail Shooter. I to jest dobry tekst. Powinno być jeszcze, jakby to budować tak ze świadomością polskiej memo sceny, to było, to by nic nie dało, tak? Nie wiem, coś takiego. Nie, w sumie to nie jest zły tekst. Jest gimbo humor, ale taki dla już gimbosów nie ma, nie? Więc ci gimbusi są dorośli, to jest świadome. Co to jest? Pomów z Floydem. Wiecie co? Te saniboty mają zajebisty środek czyszczący. Jeśli je wypatroszymy, możemy go wykorzystać do porządnego przygotowania zbiorników. To oznacza lepsze wzmocnienia dla ciebie i więcej danych dla mnie. Okej, maszyny sprzątające fisko. Dawaj, rozwal je i zabierz środek czyszczący. Po czym poznać te fiskoboty? To mi zaznaczy, że są gdzieś tutaj. Natomiast szczerze, hashtag... Rozgrzewam się! Nie podstawę z na broni. To jest to? Okej, teraz się pojawiło, dobra. Właśnie tak! Hej, gdzieś tu powinno być więcej sanibotów. Znajdź je, wybebesz i zdobądź więcej środka. Bebach, ale co ty chcesz powiedzieć? Nadchodzą odmieńcy! Zabita, że ty już rozwala od razu. To jest tak, gra tam się chwaliła, że ma dla mnie jedną rzecz. Nadal szukasz rzeczy, których można użyć do ulepszenia fortu? Ulepszenia do broniek. Na wyposażeniu jest jeszcze jakieś nowe. Tak, każda broń może mieć ile tych ulepszeń?
jedno. O, to brzmi sensownie. To, że razi prądem, to jest taki se, więc... A, tylko zaraz, zaraz. Niech będzie, że ma te całe z naboju obezwładniające. Natomiast brudny Harry... Aha, nie każda broń, tak, może mieć wzmocnienie. Tak, brudny Harry, jak na złość. Nie ma wzmocnienia. A, dobra, przepraszam, musimy mieć drugi poziom. Czyli musimy trochę postrzelać z brudnego Harry'ego. I wtedy, tak, dobrze mówię, drugi poziom dostaje wzmocnienia, drugi poziom dostanie wzmocnienia. Czyli teraz ty wypożasz mi wzmocnienie i powiedzmy... Dobra, z czymkolwiek jest dynamiszek. Czyli pomyślmy trochę tego brudnego Harry'ego. Teraz tak, co się zwiększa wraz z tym? Moc rośnie, tak? Z poziomem. Czyli warto jednak farmić. Nie, ten obrzyd ma design ten sucharowy, nie? Zaczyna brakować w magazynku. Rozumiem, że teraz tak, amunicja wypada z wrogu. I teraz tak, czy widzimy gdzieś na ekranie poziom broni? Zbierzmy te środki czystości, jak gra chce. Wyzwania punktowe, okej, to jest to. Teraz tak, czemu nie możemy powiedzieć pomiędzy amunicją, to jest amunicja do innego rodzaju brońki. Jeszcze raz, jeszcze to. Analiza taktyczno-ogarniająca. Ta gra jest, nie wiem, Fortnite, nie wiem, czy był w sumie, albo sprzed czasu. Moment, czy tylko mi zniknął celny? Celowy? Nie, albo wybierałem broń. Nadal szukasz części do ulepszenia, tak? Nigdy nie ma lekarza, jak jest potrzebny. O, śmierdzi śmiercią. Tak, jak się odnawia z broni, w sumie to zdrowie. A, głupie pytanie, głupia odpowiedź. Z tego co pamiętam, tak wypadają rzeczy z przeciwników. Chwytaj się. A. Pamiętaj, że po ulepszeniu fortu będzie można robić lepsze wzmocnienia. Miej oczy szeroko otwarte. Ale ważna informacja.
To jest ciekawa właściwość postaci. Widziałem, że potrafił wall runować. O, właśnie tego szukaliśmy. Rozwałka jest super przyjemna, to jest najważniejsze. Czy ten gameplay loop tutaj nie będzie w żadnym wypadku nużył. No okej, okay, przesadzam na razie, po co godzinę gram, tak, ale... Dobra, zróbmy tą misję teraz w końcu. Zobaczmy teraz tak, było 3602 punkty rozwoju broni. Jak to teraz podskoczyło, żeby ten cały brudny Harry... Okej, mamy drugi poziom, czyli możemy teraz dać wzmocnienie, którym jest szybciej leveluje. Tak? Gram na klawie, bez celowania, że infamous dla biedoty. Dlaczego dla biedoty? Ja wiem, że hejt hejtem, ale... Infamous był dużo smutniejszy niż to. Mówię całkiem szczerze. Oj, zabawa z polem widzenia. Okej, okay. Pojawiło się na chwilę. I znikło. No, klawa, klawa. Pamiętaj, że po ulepszeniu fortu będzie można robić lepsze wzmocnienia. Miej oczy szeroko otwarte. Bo to się umie pływać. Nie sądzę, podejrzewam. Ja chciałem trafić, to byłoby lepiej. Włóczmy ich. I... Słyszeliście ten tekst? A no, to było urocze. A, dobra, widzę, że teraz nie wchodzi na ten poziomie ten, że mogę, jak biję tym base'em, no to... Dobra, zróbmy tą misję w końcu. Ach! Okay.
Losowanie po 15. Nie wiem, jak to zrobimy jeszcze. Dla bezpieczeństwa ściągajcie sobie Destiny. Kolejny zabity. Oj, to jest tak totalnie nieskuteczne, że aż spadam gdzieś. To im nie zajadą. Ops. Już tam się przekonamy, czy... Jakie losowanie? Jak ktoś nie wie, po 15 rozdajemy klucze do dodatków, do gry, która jest darmowa i która nazywa się Destiny 2, ale te klucze są całkiem spokojne. 6 kluczy. Mam nadzieję, że wszystkie śmigają cacy. Nadal szukasz części do ulepszenia, tak? Dobra, zdrowie. Ale ta gra jest bardzo facetowa, w sensie no tutaj mi się wydaje, że dużo lepiej się jednak strzela na myszce i klawiaturze, niż jak to było niegdyś zaplanowane na padzie do Xboxa, który chyba zresztą... Pamiętaj, że po ulepszeniu fortu będzie można robić lepsze wzmocnienia! Miej oczy szeroko otwarte! Skrzyneczki na... Tak, sorry, na razie wiesz co, nie ogarniam tej 90% rzeczy, które przyjdzie. Tak czy siak. Chcemy wejść na wyższy poziom. Ja to mówię, ten movement tu jest ważny. Ciekawe, co to jest. O. I wiesz, to ma super pozytywne skojarzenia, bo to jest taka strzelanka, a jak były kiedyś Quake'i i tym podobne. W sensie szybkie, teraz gdzieś tu było niby ten cały bocior. Nie, że zwariłem. A. Głupio, że marnuję sobie akurat tę amunicję. Stąd zaraz mnie, już mnie nie rozjadą. Ej, patrz! Jacyś goście, którzy niedługo umrą. Ciekawe te drzewka. Powiem tak, potrzebowałem czegoś takiego jak ta produkcja. Jestem bardzo zadowolony z niej na razie. Czy grałem kiedyś w Borderlands? Tak, są spoko, ale no, nie do końca były dla mnie. To chyba coś innego jednak. Nadal szukasz części do ulepszenia, tak? Nie ma czegoś takiego drugiego, jak sobie jeszcze przypomnieć. Jeszcze odgłosy to są mega te arcade'owo. Znaczy wiem do czego, wiem jakie jest skojarzenie z Borderlands, czemu to budzi skojarzenia z Borderlandsy. Bo ten styl życia, tak? Luzacko... No luzacki, tak? Luzacko z dystansem, to jest to, co chciałem powiedzieć.
Natomiast tutaj ten movement robi. To jest fajny patent na rozgrywkę. Podoba mi się język, jaki tu jest używany przez postacie. W sensie, że on jest... To nie jest taki, taka gimbaza straszliwa, że, to, że tam na przykład boją się powiedzieć pupa, prawda? Bo celem są dzieci. To jest taka dojrzała gimbaza, to jest gimbaza lata 2000. Tak? Identyfikuję się z nią trochę. Nie, żartuję, ale... Nie mogę się identyfikować. O! Dobra. To, że postaci. Oho, kara zostanie w miejscu. Dobra, zostanie w miejscu, stanie w miejscu. Było fajnie. Tak, gimbaza lat w ogóle ten 80. Na czym gramy? Myszka, klawiatura. Sprawdzamy pod PC-ty, jak jest to zrobione, bo zawsze mnie ciekawiło, co to się dzieje. O Jezu. Muszę zrozumieć, że to F... Dobra, zróbmy, ten pozostało jeszcze jedno, tak jedna kostka się strząsa. No i inna sprawa, że byłem też... Szukasz części do ulepszenia, tak? Bardzo pozytywnie na nią nas... Sorry, jak w pufgu. Głowa trochę nie z tej strony. Z kim ty walczyłeś? Dobra. Ciekawe, że są zależności, że jak na przykład rozwalimy tych strażników, czy jak oni się tam zwą, to nagle bestie będą mieli łatwiej... Widzieliście, pozbyłem się kilku gości i wlazły te paskudy. I ciekawie mieć to ma związek, właśnie są to takie ekosystemy zasymulowane. A teraz z powrotem do Floyda. Czyli oczyszczając smartfony. Co to jest? A, jakieś śledztwo. A to mówię, to jest gierka, którą trzeba lubić ten typ gameplayu, tak? On jest super, to jest kwintesencja konsol, które teraz gramy na PC-cie. No. Ten movement jest cudowny, to jest arcydzieło, strasznie mi się podoba. Aha, i kamery się rozwala. Aha. Czyli nie wiedziałem, co z nimi zrobić, jak ją... I tu jest, problem jest taki, że tak, celuje się wiadomo lepiej na padziątku.
A to ten, takie poruszanie się ze względu na to, że będziemy mieć płynne sterowanie ludzikiem, tak? Na stówę jest lepsze na padzie. W sensie, no, to sterowanie movementem, czyli nogami. A teraz z powrotem do Floyda. Czekaj, główny brat z jakiego uniwersum? Identyfikuje się z nim. Nie wiem, Kraków. Tak, to się liczy? Uniwersum Majchrowskiego? O kurcze, przekichane! Tak, Freddie Mercury. Z uniwersum Queen jest główny bohater. Tylko tego, gdzie Freddy więcej jadł. Tak? Kiedy Freddy był Amerykaninem. Amerykański Queen. Zresztą mam problem tutaj z opanowaniem tego sterowanka. A teraz z powrotem do Floyda. Prawda. Da. Z tym głupi sobie zapiszę niebieski i robię policzanie tutaj. Potem do Floyda stan. To jest tak, jak powiedzieć, to jest taki inline skating spotyka, albo właściwie, no tak, inline skating spotyka Jet Set Radio, spotyka Quake'a, albo innego taką strzelankę ostrozręcznościową, Unreal'a na przykład, bo to będzie bardziej pasowało pewnie do stylu, i spotyka, myślę, czego nawiązać z humorem, ale to jest bardzo wysoki poziom tego tutaj pisania mimo wszystko. A, teraz ulepszam zbiornik. Nie ma to jak czysta, Kać. Przydałby się jeszcze masaż stóp. Uwielbiam masaże stóp. Słuchaj, Harry, są niektóre straszne jednak. Tak czy owak, następnym razem... Reakcja bohatera robi. Bohater jest dobry. Że spotyka Rizę na dwa. Zobaczmy, co tu możemy zrobić. Przedmioty kolekcjonerskie na przykład, co to są? Mapa kamer. No okej. Okay. Ciekawe, jak to było z monetyzacją na czasów Xboxa. Mamy tak, bombę mrożącą. Zraszacz kwasem. Wielorybnik. To może być grube. Ahoj, ahoj! Przebijaj przeciwników harpunem, a następnie przyciągaj innych odmieńców kałużą overcharge'a! To było dobre. Wielorybnik mi się podobał. Jak miałem zbierać, to na wielorybnika. Pan Shotgun. To takie nazewnictwo, które jest bardzo mi bliskie. Nie lubisz tłoku? Użyj tego shotguna z odciętą lufą w starciach na małym dystansie, aby zrobić sobie więcej przestrzeni. Sucharki są słodkie. Kumpel tarcza. Jezus, tutaj się prosi oczywiście ten nawiązanie do wiadomo kogo. Oj, zabrakło pieniędzy na suchara? Ciekawe, to błąd czy ten. Same hity. Namacalne nośniki jeszcze się do czegoś nadają. Te winyle odbijają się od przedmiotów i mogą uderzyć w kilku przeciwników naraz. Szacuneczek. Ej, to było. Końcówka zrobiła tutaj w tym opisie. Głowodrzmot. Naładuj tę broń i za każdym razem zaliczaj strajka. Tak trzymaj, gościu. Podoba mi się to słowo gościu. Tak, szacunkiem. Dobra, potem tak. To były broń, tak? Nie, to są brońki.
Przedmioty kolekcjonerskie są w ogóle wsparciem, że to jest stara dzielnica fabryczna. Fizie balony. Sobie to można kupić na 25 zł? Tak? Żeby nie było, że to jest źle zapisane zero. Jak znajdziesz coś dobrego, to odpal coś wszechstronnemu. Nie, znam ludzi, którzy mówią do ciebie gościu. To jest ten. Okej, okay, amunicja zupełnie to jest grosze, ale sobie uzupełnimy. No i proszę, już lepiej? No i co, na brońki trzeba będzie troszkę pozbierać. Pamiętaj, żeby zawsze zostawiać jeden nabój. Że Jack wygląda jak owsiak. Tak, no to nie jest to raczej świadome nawiązanie. Mam nową pukawkę, która pomoże ci zabijać jeszcze bardziej na śmierć. A jest mój ulubiony tekst. Jestem przebrany za Kurgaja. Nie, co ty? Nie spadł mikrofon w środku. Spadł, sorry, poprawiam. Ty i Mexus, ten kot, który mieszkał na wysypisku, nazywał się Łebski Harry, Heathcliff. To może być ten koleś. Tak, kocia Ferreina chyba nawet. Że tam jest od razu ten specjaliści. Ej, dobra, o tak, żeby nie było, że znowu wydymałem biednego Boncola, obiecałem, że zintegrujemy w VR-ze, więc cyk. Tutaj na razie tyle z Sunsetu.